A co za tym idzie, strona ukraińska nie musiała mieć wiedzy na temat tego, że ewentualnie ten samolot był wykorzystywany jako kartelowy, czyli do przewozu jeńców wojennych. Jeżeli ma pan blok, bloksera, takiego typowego szwajcarskiego, w którym jest sporo dziur i pokroi ten bloksera na plasterki, każda z tych dziur, to będzie w plasterku, to będzie potencjalna przyczyna katastrofy lotniczej. Nadzwyczajną sytuacją byłoby oczywiście, gdyby na pokładzie tego samolotu razem z dość niebezpiecznym ładunkiem, jakim są pociski systemu S-300. Posadzono również wierchuszkę Armii Federacji Rosyjskiej. Rosjanie popełnili po raz kolejny kardynalny błąd nie doceniwszy determinacji ukraińskiej. I nie doceniwszy również zagrożenia ze strony tego korygowanego przez bezpilotowce ognia. Flota czarnomorska z wybitymi kilkoma zębami, poobijana, posiniaczona, ale w dalszym ciągu groźna nie tylko dla żeglugi na Morzu Czarnym, ale również dla celów położonych w głębi terytorium Ukrainy. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fantastycznej fundacji z Zabrza, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu, a więc zwarliśmy szyki. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly. Aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych sam używam i polecam. W naszej księgarni internetowej historiarealna.pl możecie kupić kupę fajnych książek, m.in. Wojna Ukrainy, Wojna o Świat, nową książkę, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem. E, a moim i Państwa gościem jest pan komandor, porucznik Wiesław Goździewicz, były do doradca NATO, prawnik. Co dzisiaj będzie miało duże znaczenie. E, witam Pana serdecznie w kanale Historia Real. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Bardzo Panu dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie. Dodam, że jest Pan pierwszy raz e, w historii realnej. Mam nadzieję, że nie ostatni, a ponieważ tradycji się stać musi zadość, e, nagrywamy na początku roku 2024. Niech Pan zdradzi, jakie ma Pan e, zobowiązania noworoczne, e, obietnice, jaką sobie Pan złożył. Znaczy, ja generalnie nie wierzę w zobowiązania czy, czy w postanowienia noworoczne. Palenie rzuciłem 9 lat temu, o kondycję dbam od tamtej pory, myślę, że wystarczająco dobrze, więc trzy, trzymam się w miarę możliwości. No dobrze, drodzy Państwo, to jest realistyczne podejście. Ja też nic, z reguły sobie nic nie obiecuję, bo boję się, że nie dotrzymam i po co się rozczarowywać. Zaraz zaczniemy naszą rozmowę o tajemniczej katastrofie Iła 76 i jej międzynarodowych konsekwencjach. Natomiast jeszcze najważniejszy kciuk historii realnej: widzowie, pozdrawiam Państwa. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie i e, drodzy Państwo, przypominam, że partnerem strategicznym historii realnej jest catering dietetyczny POMELO, e, pyszna dieta pudełkowa, która pozwoli Państwu zaoszczędzić czas, a czas jak wiadomo jest rzeczą najcenniejszą. Wszystkie informacje o rabatach macie Państwo na dole. E, panie Komandorze, się zastanawiałem jak poprowadzić tą rozmowę. E, zacznijmy może od, e, zaraz opogadamy wersje, jakie kolejne przedstawiają obie strony, natomiast e, co się w ogóle stało, dysponujemy filmem, który pokazuje upadek na ziemię rosyjskiego iła 76 przy blisko granicy z Ukrainą. Co ten film nam mówi? Zestrzelony czy z jakiegoś innego powodu maszyna spadła na ziemię? Wiele wskazuje na to, że ten samolot został faktycznie zestrzelony, ponieważ ostatnie sekundy lotu, które zostały uchwycone na tym nagraniu, pokazują najprawdopodobniej jakiś fragment maszyny odrywający się od niej tuż przed uderzeniem w ziemię, a oprócz tego rozszerzające się pożary w okolicach silników, zwłaszcza widoczne na prawym skrzydle maszyny, co wskazywałoby na to, że jednak samolot został porażony co najmniej jednym pociskiem przeciwlotniczym. Oprócz tego w sieci pojawiły się zdjęcia, jeszcze niezweryfikowane, aczkolwiek dość prawdopodobne, pokazujące fragmenty, Poszycia e, samolotu domniemanego e, Iła 76, e, noszące ślady no, wielu penetracji odłamkami, co byłoby charakterystyczne dla faktycznie porażenia pociskiem e, e, przeciwlotniczym. Z tym, że trudno e, na podstawie tak skąpego e, materiału. Wywodzić jakiekolwiek wiążące wnioski na temat tego, czy był to pocisk typu ziemia-powietrze, czyli naziemnej obrony przeciwlotniczej, czy pocisk powietrze-powietrze wystrzelony z innego samolotu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że co najmniej jeden pocisk przeciwlotniczy detonował w bezpośredniej bliskości tej maszyny, co spowodowało jego katastrofę. No właśnie, wyjaśnijmy tylko bardzo krótko, panie komandorze, naszym widzom, że pocisk e, przeciwlotniczy eksploduje w pobliżu maszyny i zasypuje ją odłamkami, a nie penetruje nie. tak jak pocisk przeciwpancerny, e, pancerz czy skorupę. To znaczy, większość współczesnych pocisków e, przeciwlotniczych. Czy to typu po, ziemia-powietrze, czy powietrze-powietrze, wyposażonych jest w głowice kumulacyjno, przepraszam, odłamkowo burzące z zapalnikami zbliżeniowymi, których zadaniem jest zdetonowanie głowicy w optymalnej odległości od samolotu, tak żeby niejako doprowadzić do sytuacji, w której ostrzelana maszyna przelatuje przez swego rodzaju chmurę. Odłamków mających na celu zadanie jak największych uszkodzeń w newralgicznych miejscach samolotu. Tutaj przede wszystkim mówimy o silnikach, instalacjach elektrycznych, hydraulicznych, olejowych itd. itd. Jest parę wyjątków od tej zasady. Na przykład brytyjski pocisk Starstreak dostarczony na, na Ukrainę. Który do porażenia celu wykorzystuje trzy penetratory kinetyczne typowo, w postaci takich powiedzmy sobie wydłużonych strzał. A Podobnie niektóre wersje pocisków Patriot wyposażone są w penetratory kinetyczne, ale tu mówimy o tych wersjach pocisków Patriot, które służą przede wszystkim do zwalczania pocisków balistycznych, a nie samolotów. Więc generalnie pociski przeciwlotnicze mają głowice odłamkowo burzące detonowane przy pomocy zapalnika zbliżeniowego w optymalnej odległości od samolotu. I najprawdopodobniej tego typu pocisk, znaczy tej klasy pocisk, bo trudno mu wskazać konkretny typ w, tej, w tym momencie, był bezpośrednią przyczyną katastrofy. Panie komendorze, ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o nagranie. Widzimy na tym nagraniu, w momencie, kiedy maszyna rosyjska uderza w ziemię, po prostu gigantyczny. Eksplozji. Najpierw jakaś taka czarna chmura, potem to się wszystko, jakiś taki wybuch czerwono-krwisty, i potem pokazano takie zdjęcia z drona miejsca katastrofy. Widać olbrzymi, miał część wypalonej ziemi, wokół jest dopiero śnieg. Skąd taka wielka eksplozja, kiedy ten samolot uderzył w ziemię? Więc hipotez może być kilka. Przede wszystkim, w zależności od źródła, które podaje informacje, mówi się o tym, że ta maszyna albo leciała z bazy lotniczej Czkałowsk pod Moskwą i miała lądować w Biełgorodzie, albo z tego Biełgorodu startowała. Dlaczego to ma znaczenie? Otóż maszyny tego typu. Przy, przygotowane do, do lotów na maksymalnych zasięgach mogą zabrać nawet 85 ton paliwa do swoich wewnętrznych zbiorników. 85 ton paliwa są na tyle dużej ilości, że mogłyby tłumaczyć tak potężną eksplozję przy uderzeniu w ziemię, zakładając, że zbiorniki paliwa tego samolotu były w znacznej mierze pełne. Dla porównania Ktoś wrzucił czy opublikował w jednym z wątków na Twitterze nagranie z katastrofy samolotu typu Boeing 747 startującego z bazy Bagram. Gdzie doszło do fatalnego w skutkach przemieszczenia ładunku, skutkującego przemieszczeniem czy przeciągnięciem samolotu, jego upadku tuż po starcie, no, eksplozja była porównywalna, tylko że mówimy w tym momencie o sytuacji, w której zbiorniki paliwa samolotu były pełne, bo był on tuż po starcie i przygotowany do lotu na dużą odległość. Hipoteza przedstawiona przez niektóre źródła. W tym nieoficjalnie przez stronę ukraińską mówiło o tym, że na pokładzie tej maszyny miało znajdować się uzbrojenie przeznaczone dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, operujących w okolicach granicy z obwodem Harkowskim. Strona ukraińska wskazywała m.in. na pociski przeciwlotnicze do systemów S-300. Dość często przez stronę rosyjską wykorzystywane w charakterze quasi pocisków balistycznych. Zresztą większość rosyjskich pocisków typu Ziemia-Powietrze może zostać wykorzystana jako pociski Ziemia-Ziemia, i nawet Ukraińcy, czy strona ukraińska wykorzystywała pociski systemu S-200 Vega, w tym. W ten właśnie sposób również do ataku na cele położone w głąb terytorium Rosji. Więc gdyby ewentualnie ten samolot został zestrzelony przy podejściu do lądowania, więc częściowo opróżnionymi zbiornikami paliwa, to faktycznie obecność na jego pokładzie uzbrojenia, a zwłaszcza pocisków do systemów S-300, mogła również tłumaczyć. Tak potężną eksplozję. I teraz garść takich, nazwijmy to ciekawostek technicznych. Pojedynczy pocisk do systemu S300, w zależności od wersji, posiada 150 kg głowicę bojową, z czego na ten ładunek 150 kg, czy na, 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 na tę masę 150 kg, przypada około 80 kg samego materiału wybuchowego. A oprócz tego, każdy, y, y, czy większość tych pocisków do systemów S300 zawiera w zależności od wersji y, nawet 600 kilogramów y, paliwa rakietowego, stałego paliwa rakietowego, które też jest, y, no, łatwopalne i, i, i łatwo detonujące. Więc już jeden, jeden pocisk do systemu S-300, który ewentualnie był na pokładzie, a eksplodujący przy, przy, przy tej katastrofie mógł też spowodować całkiem pokaźną eksplozję, więc to jest druga z hipotez, która może tłumaczyć tak, tak potężny wybuch przy uderzeniu tej maszyny w ziemię. Natomiast... Żadnej z tych hipotez na chwilę obecną nie da się potwierdzić ani wykluczyć. Choćby z tego powodu, że pojawiają się również sprzeczne informacje co do tego, który konkretnie egzemplarz maszyny typu IU-76 uległ katastrofie. Więc, w zależności od tego, który to był egzemplarz. Dopiero można będzie ustalać, jaki, jaka była trasa jego lotu. Czy to było podejście do lądowania, czy to nastąpiło tuż, tuż po starcie, i wtedy ewentualnie próbować szacować ilość paliwa, jaka znajdowała się w zbiornikach. Na ten moment niestety nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, w jakim momencie lotu ta katastrofa nastąpiła. Oczywiście. Ja tylko dodam, że a propos paliwa lotniczego, jeżeli na przykład samolot pasażerski, powiedzmy, szykuje się do awaryjnego lądowania, no to wcześniej dokonuje tak zwanego awaryjnego zrzutu paliwa na las, do wody, zależy co tam jest pod spodem, prawda? Żeby właśnie w momencie zderzenia z ziemią to ryzyko eksplozji było jak najmniejsze. Tak jest. I większość wojskowych samolotów transportowych również posiada taką funkcję awaryjnego zrzutu paliwa. Natomiast taki awaryjny zrzut paliwa zajmuje czas. W sytuacji, w której ewentualnie doszło do, do, do trafienia pociskiem przeciwlotniczym, załaga po prostu mogła nie mieć czasu. Na to, żeby taki awaryjny zrzut paliwa przeprowadzić. A biorąc pod uwagę, że na ostatnich sekundach tego nagrania widać pożar co najmniej dwóch z czterech silników, jakie wyposażone są maszyny typu IU-76, no to nie powinno dziwić tak gwałtowne przepadanie maszyny, która w sposób gwałtowny utraciła co najmniej połowę e, siły ciągu, biorąc pod uwagę e, masę startową e, tego samolotu. Utrata dwóch z czterech silników, zwłaszcza be, e, tuż, tuż po starcie, mogła mieć e, katastrofalne skutki. Panie komandorze. Tyle, jeżeli chodzi o to, co widzieliśmy na tym filmie i stronę techniczną tej katastrofy. Natomiast teraz wersję. Już powiedział pan, o jaką wersję przedstawili Ukraińcy, że na pokładzie maszyny znajdowały się rakiety S-300, czyli broń, co czyniłoby ten samolot absolutnie celem militarnym. Natomiast Rosjanie w odpowiedzi przedstawili swoją wersję wydarzeń. Według Rosjan zupełnie coś innego znajdowało się. Na pokładzie, gdyby pan mógł powiedzieć, jaka jest, jaką wersję przedstawiała właśnie strona rosyjska? Strona rosyjska poinformowała, że na pokładzie tej maszyny znajdowało się bodaj 65 ukraińskich jeńców, których strona rosyjska miała wymienić na jeńców, znajdujących się we władzy strony ukraińskiej. Tu pojawiają się pewne zastrzeżenia, ponieważ komunikat ukraińskiego głównego zarządu wywiadu, czyli wywiadu wojskowego Ukrainy, wskazywał na to, że w tym przypadku strona rosyjska nie sugerowała, czy nie prosiła o zabezpieczenie przestrzeni powietrznej w okolicach Białgorodu. Jak miała to czynić w poprzednich przypadkach, czyli niejako wskazuje się na, na praktykę po stronie rosyjskiej, żeby faktycznie jeńców wojennych ukraińskich w celu wymiany miano transportować na pokładach samolotów. Druga kwestia dość istotna, i tutaj też nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, który konkretnie egzemplarz yy, yy, Iła 76 yy, został zestrzelony, ponieważ wedle pierwotnych informacji, <coughs> zestrzelony, czy pierwotnych informacji strony rosyjskiej ze strzeloną maszyną. Był samolot należący do, 200, do 223. oddziału lotniczego, który jest tak naprawdę pewnego rodzaju zakładem budżetowym pewnego, w pewnym sensie przedsiębiorstwem państwowym, teoretycznie podległym rosyjskiemu Ministerstwu Obrony, ale faktycznie świadczącym usługi o charakterze również komercyjnym. I ta maszyna miała nosić oznaczenia. Lotnictwa państwowego, ale nie wojskowego. Różnica sprowadza się do tego, że państwowe statki powietrzne, które nie są wojskowymi statkami powietrznymi, więc nie noszą oznaczeń lotnictwa wojskowego, co do zasady nie stanowią dozwolonego celu wojskowego, czyli nie powinny być atakowane. Natomiast do ataku na, na państwowy statek powietrzny, który nie jest wojskowym statkiem powietrznym, czyli nie nosi oznaczeń lotnictwa wojskowego, mogłoby dojść zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych w sytuacji, gdy był on wykorzystywany faktycznie do bezpośredniego wspierania działań zbrojnych czy wręcz bezpośrednio brał udział w działaniach zbrojnych. Transport uzbrojenia do jednostek położonych w bezpośredniej bliskości linii frontu byłby powodem dla którego Statek powietrzny, który nie jest wojskowym statkiem powietrznym, stawałby się dozwolonym celem wojskowym. Tu warunek jeden. Do jego zakwalifikowania jako dozwolony cel wojskowy należałoby w wysokim stopniu uprawdopodobnić. Że realizuje zadania wojskowe, czyli ukraiński wywiad musiałby zdobyć informacje potwierdzające taki stan rzeczy na tyle, w sposób na tyle wiarygodny, żeby uzasadniał atak na statek powietrzny, który nie jest samolotem wojskowym. Więc Ukraińcy mają dość duże sukcesy wywiadowcze. Jest kilka sposobów, które e, można było wykorzystać do zweryfikowania e, przeznaczenia e, ładunku, na przykład pozyskać e, z otwartych źródeł albo częściowo otwartych źródeł kopię manifestu e, e, pokładowego. A Ukraińcy kilkakrotnie włamywali się e, na e, serwery e, rozmaitych rosyjskich służb, i Ministerstwa Obrony, więc niewykluczone, że, że w ten sposób pozyskano dane na temat ładunku, jaki był przewożony, i to ewentualnie uzasadniałoby atak na państwo wystatek powietrzny nie będący samolotem wojskowym. Natomiast jeżeli prawdą jest, że na pokładzie tego samolotu znajdowali się ukraińscy jeńcy wojenni. To zwłaszcza biorąc pod uwagę treść komunikatu e, e, ukraińskiego wywiadu wojskowego, że tym razem strona rosyjska nie poprosiła o zabezpieczenie przestrzeni powietrznej w okolicach Białgorodu. E, to oznaczałoby, że strona rosyjska nie notyfikowała e, stronie ukraińskiej, nie powiadomiła strony ukraińskiej o tym, że taki lot będzie się odbywał. Zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych, statki kartelowe czy samoloty kartelowe mogą być wykorzystywane do celów humanitarnych, w tym transportu jeńców, ale aby korzystały z ochrony przed atakiem. To muszą spełnić warunki e, dotyczące, między innymi, notyfikowania drugiej strony. Innymi słowy, po, e, zawiadamiamy drugą stronę konfliktu, że na pokładzie tego konkretnego samolotu będą przewożeni jeńcy wojenni, będzie to samolot o charakterze kartelowym i w, dopiero w tym momencie druga strona ma obowiązek objęcia takiej maszyny swoistym um, immunitetem. Przed atakiem. I tutaj wiele wskazuje na to, że takiej notyfikacji przez stronę rosyjską, stronie ukraińskiej nie było. A co za tym idzie, strona ukraińska nie musiała mieć wiedzy na temat tego, że ewentualnie ten samolot był wykorzystywany jako kartelowy, czyli do przewozu jeńców wojennych. Panie komodorze, ale to nie jest tak, że mamy słowo przeciwko słowu. Bo Ukraińcy mówią: Nie poinformowaliście nas o tym Rosjanie, że wiedziecie jeńców, ale Pieskow wczoraj wieczorem powiedział, że jak najbardziej poinformowaliśmy. Ukraińcy wiedzieli, co leci. Może Kto, kto kłamie? Jeżeli miałbym opierać się na dotychczasowych doświadczeniach, Tudzież na praktyce obu stron tej wojny, no to bardziej prawdopodobne jest, że kłamie strona rosyjska. Aczkolwiek strona ukraińska bardzo skutecznie, przynajmniej jeszcze do niedawna, prowadziła działania w sferze informacyjnej, również dezinformacyjne, również propagandowe, więc nie jestem w stanie zweryfikować, Prawdomówności czy prawdziwości twierdzeń ani jednej, ani drugiej strony w tej kwestii. No, jedyne czego możemy się spodziewać, i, i, i to niemalże z, w sposób graniczący z pewnością, że ten swoisty ping-pong przerzucanie się odpowiedzialnością. Pomiędzy stronami będzie jeszcze trwał jakiś czas i każda ze stron będzie próbowała przedstawiać mniej lub bardziej wiarygodne dowody na potwierdzenie swoich tez, aczkolwiek jeżeli za autentyczne przyjąć zdjęcia z miejsca katastrofy, które dzisiaj w godzinach rannych pojawiły się w internecie, no to tam trudno było dostrzec. Szczątki ludzkie w ilości wskazującej na, na transport ponad 60 sześć, jeńców wojennych. Więc to może być argument przemawiający za tym, iż strona rosyjska próbuje w ten sposób dezinformować. Tak, zgadzam się. Widziałem te zdjęcia. Widać tam wypaloną ziemię na czarno, właśnie. Widać poskręcane fragmenty kadłuba rozerwanego na strzępy ale, no co tu dużo mówić, ciał ludzkich jest niewiele, a co do y, tego, kto kłamie, no to rzeczywiście to jest... Nie, może nigdy się nie dowiemy, natomiast przypominam, że kiedy w przewodowie spadła y, ukraińska y, rakieta obrony przeciwlotniczej na polski skład zboża i zabiła dwóch Polaków, to do dzisiaj strona ukraińska upiera się, że to strona rosyjska, więc no cóż... Tak Im jak powiedziałem, zdarza, no. obie strony... Obie strony dość aktywnie prowadzą e, operacje informacyjne, działania propagandowe i dezinformacyjne, więc e, trudno na ten moment e, jednoznacznie e, stwierdzić, która z wersji jest bardziej prawdopodobna. Prezydent Zełęński e, w swoim oświadczeniu e, zasugerował, Powołanie niezależnej, międzynarodowej komisji, która miałaby ustalić przyczyny tej, tej katastrofy. Aczkolwiek, znając dotychczasowe podejście strony rosyjskiej, do tego typu inicjatyw śmiem wątpić, czy, czy takie międzynarodowe i niezależne śledztwo kiedykolwiek nastąpi. To prawda, ale z drugiej strony, strona rosyjska domagała się chyba zwołania jakiejś nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ co mieli tak Brytyjczycy przez 2-3 trzy, trzy dni blokować, w związku z tym mamy galimatias. Natomiast, panie komandorze, kiedyś rozmawiałem ze specem od wypadków lotniczych, który powiedział mi, że nigdy nie jest tak, że samolot spada z jednej przyczyny, że bardzo często to jest tak, że to jest szereg rozmaitych błędów. Może to było tak, że Rosjanie nie notyfikowali, czyli popełnili błąd jako pierwsi, a Ukraińcy popełnili kolejny błąd, no skoro nie zostaliśmy nie, nie, nie poinformowani, że to lecą jeńcy, no to to jest cel wojskowy i to strzelamy, bo jeden z francuskich portali wczoraj podał informację, że to miał być w ogóle system Patriot, który powołując się na jakieś bliżej niezokreślone źródła, i to miała być rakieta systemu Patriot. Czy myśli Pan, że to jest możliwe? Taki nie. ciąg fatalnych pomyłek obu stron? Więc wspomniał pan, pan redaktor, o, o badaniu katastrof lotniczych. Tam bardzo często stosuje się tak zwaną te teorię plastrów sera. Ja spróbuję w prosty i potoczny sposób wytłumaczyć, na czym, na czym ona polega. E, więc jeżeli ma pan blok, blok sera, takiego typowego szwajcarskiego, w którym jest sporo dziur, pokroi ten blok sera na plasterki. E, każda z tych dziur. To będzie w plasterku, to będzie potencjalna przyczyna katastrofy lotniczej, ale dopiero jak poskłada pan te plasterki razem w taki sposób, że dziury w tych plastrach poukładają się tak, że będzie widać przez, ten plastry, przez te plastry sera na wylot, to wtedy mamy potencjalną katastrofę lotniczą. Czyli musi zagrać, czy zagrać razem musi kilka potencjalnych przyczyn, które dopiero. Wspólnie powodują katastrofę. Więc tutaj wcale nie wykluczone, że była, był brak notyfikacji ze strony rosyjskiej. Rosjanie mają generalnie tendencję do tego, żeby nawet w przypadku lotów typowo cywilnych wyłączać, wyłączać transpondery w samolotach. Więc jeżeli transponder był, był wyłączony i nie dodawał sygnałów identyfikujących. Daną maszynę, jako, jako maszynę cywilną, no to na radarach ukraińskiej obrony przeciwlotniczej widać było tylko, że znajduje się w określonej odległości jakiś niezidentyfikowany statek powietrzny o określonych bliżej rozmiarach, wskazujący na to, że jest to na przykład samolot transportowy. Więc w tym momencie. Strona ukraińska mogła prawidłowo zareagować, wykrywa, wykrywszy e, niezidentyfikowany statek powietrzny, którego transponder nie nadaje e, sygnałów e, charakterystycznych dla, dla samolotu cywilnego, zidentyfikować jako potencjalne zagrożenie. I teraz, e, czy był to system Patriot, czy był to inny system przeciwlotniczy, na ten moment oczywiście nie wiemy. Natomiast, biorąc pod uwagę, Kilka czynników, w tym fakt, że strona rosyjska dość aktywnie prowadzi działania zaczepne na północno-wschodnim odcinku frontu. Że pojawiały się informacje o koncentracji rosyjskich sił przy granicy z obwodem harkowskim, właśnie, czyli w okolicach Białogrodu, ale nie tylko. Niewykluczone jest, że Ukraińcy postanowili w ten rejon, w cudzysłowie, podciągnąć którejś z systemów obrony przeciwlotniczej w celu no, zniwelowania oczywistej przewagi, jaką Rosjanie mają w powietrzu. I którą dość skutecznie wykorzystywali przeciwdziałając ukraińskiej kontrofensywie na Zaporożu. Więc, hipotezy, że był to ukraiński system przeciwlotniczy, nie da się wykluczyć. Zidentyfikować konkretnego typu systemu przeciwlotniczego na ten moment nie można. Ale ja poszedłbym nawet o krok dalej, nie da się wykluczyć. Że doszło do sytuacji, w której no, bratopójczo zestrzelono własny samolot, bo, bo Rosjanom zdarzało się własne maszyny zestrzeliwać. I teraz, jeżeli faktycznie ten samolot leciał z wyłączonym transponderem, nie nadawał odpowiednich sygnałów radiowych, systemy identyfikacji swój obcy, czyli IFF, na rosyjskich systemach obrony powietrznej nie były w stanie jednoznacznie zidentyfikować maszyny jako własnej, nie da się wykluczyć też, że ten samolot padł ofiarą bratobójczego ognia rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Więc e, hipotez wiele, dopóki faktycznie nie, nie pojawią się dodatkowe informacje, trudno, trudno jednoznacznie e, e, wykluczyć którąkolwiek. Oczywiście, ja tylko pamiętam, że nie wiem, no na też pan pamięta to, że jakieś tak, ja wiem, dwa tygodnie temu nagłówki gazet informowały o tym, że jest pogrom wśród Ukrai rosyjskich samolotów na froncie. Tam z pięć czy 6 zestrzelili tak nagle i eksperci tłumaczyli, że właśnie Rosjan zaskoczyło to, że Ukraińcy błyskawicznie podciągnęli swoje systemy naprawdę podobnie właśnie patrioty blisko frontu i właśnie te uderzenia strąciły szereg maszyn rosyjskich właśnie nad terytorium Rosji. To by w jakiś sposób tylko, pasowało do tej sytuacji. Nie tylko nad terytorium Rosji, bo strona ukraińska raportowała ze strzelenie Jednego dnia bodaj trzech myśliwców typu Su-30 i dwóch bombowców frontowych typu Su-24, i to miało się wydarzyć w okolicach, czy na Hersońszczyźnie, w okolicach tych niesławnych przyczółków, w tym w miejscowości Krynki. Z tym, że no z y, niezależnych źródeł nie udało czy w niezależnych źródłach nie udało się zweryfikować informacji o zestrzeleniu tychże pięciu maszyn jednego dnia. Natomiast owszem komentarze ekspertów wskazywały na to iż być może dla ułatwienia ewakuacji sił ukraińskich z tych przyczółków na lewym brzegu Dniepru Zdecydowano postawić w cudzysłowie taki parasol przeciwlotniczy nad nimi, żeby utrudnić albo uniemożliwić rosyjskiemu lotnictwu frontowemu atakowanie tych przyczółków. Więc nie jest to wykluczone, tym bardziej, że Ukraińcy już pokazali, że potrafią stosować taką taktykę hit and run. Uderz i, i, i odskocz, również jeżeli chodzi o swoje systemy obrony powietrznej. Z tym, że czy był to system Patriot? Czy, czy system Patriot mógłby zostać wykorzystany właśnie w taki sposób na zasadzie uderz i odskocz? Tu mam pewne wątpliwości, ponieważ ma on swoje ograniczenie, między innymi cztery niezależne sektorowe radary, z których każdy musiałby być w odpowiednim momencie rozwinięty, włączony, potem błyskawicznie wyłączony, zwinięty i odprowadzony są inne systemy bardziej mobilne, takie jak chociażby SAPT czy Iris, które bardziej nadają się do prowadzenia tego typu czy do działania z tego typu taktyką, ale w porównaniu z systemem Patriot mają one sporo mniejszy zasięg, więc po raz kolejny z perspektywy osoby, która absolutnie nie jest specjalistą od, od systemów obrony powietrznej czy obrony przeciwlotniczej, mam pewne wątpliwości, czy w taki właśnie sposób Ukraińcy zdecydowaliby się na, na użycie systemów Patriot, których otrzymali, z tego co pamiętam, raptem cztery dotychczas. A są one najbardziej, czy posiadają one naj, największe możliwości ze wszystkich systemów przeciwlotniczych, które do tej pory otrzymała stronę, strona ukraińska, więc są najcenniejszym zasobem. To jest raz. A druga sprawa ze względu na swoje parametry i ze względu na swoje zasięgi bardziej nadają się do prowadzenia strefowej obrony infrastruktury krytycznej zwłaszcza wokół Kijowa, czy na przykład Lwowa, albo innych dużych ośrodków e, e, miejskich, aniżeli właśnie do takiego dynamicznego e, zapewniania e, e, przewagi, czy przepraszam, osłony, e, osłony przeciwlot, przeciwlotniczej e, e, podczas e, natarcia, czy, czy, czy odwrotu. Tutaj raczej e, Bardziej prawdopodobnym byłoby wykorzystanie systemów bardziej mobilnych, ale o krótszym zasięgu. Jest jeszcze panie komandorze wątek polityczny. Ja osobiście wydaje, wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, żeby strzelali Ukraińcy czy do tego samolotu, czy do innych do celów nad terytorium Rosji z Patriotów, bo przecież Amerykanie to, na to nie pozwalają. Wiele razy Amerykanie mówili, że nie zgadzamy się na uderzenie przy pomocy naszej broni na terytorium Federacji Rosyjskiej, bo to będzie eskalacja i tak dalej, i tak dalej. Stąd te wszystkie kombinowane dronowe ataki. To jest moim zdaniem argument bardzo przekonujący. No przecież Amerykanie musieliby się zgodzić na coś takiego, na takie użycie patriotów. Znaczy, wiadomo, jest am, szlaban na to. Am, Amerykanie owszem musieliby wyrazić zgodę na takie użycie patriotów. Natomiast yy, Amerykański szlaban czy amerykańskie veto dotyczył systemów uderzeniowych, takich jak pociski GMLRS do, do wyrzutni HIMARS, czy pocisków typu ATACMS, które by bronią defensywną raczej nie są, tylko bardziej ofensywną i z tego co się orientuje, to to amerykańskie veto dotyczyło właśnie tego typu uzbrojenia, a niekoniecznie Uzbrojenia stricte obronnego, jakim są, jakim są systemy przeciwlotnicze. Aczkolwiek, jak najbardziej, um, um, użyć, każdorazowe użycie amerykańskich systemów uzbrojenia um, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej wymaga amerykańskiej zgody wydanej na Określonym szczeblu podejrzewam, że w, na, w naszej sytuacji nie, nie byłby to Waszyngton czy, czy Pentagon, tylko raczej powiedzmy sobie kwatera e, e, UCOM, czyli dowództwa wojsk amerykańskich w Europie. Tym niemniej e, sądzę, że, że takie ograniczenia w postaci konieczności uzyskania zgody m, w dalszym ciągu funkcjonują, aczkolwiek nie wykluczałbym. Że w przypadku systemów typowo obronnych, takich jak, jak Patriot, taka zgoda na, na dokonanie zestrzelenia nad terytorium Rosji mogłaby zostać wydana. Hmm. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Widzicie Państwo, dlaczego zaprosiłem prawnika do tej rozmowy, bo to ma bardzo ważne implikacje prawne. W ogóle poruszamy się w ramach. Rozmaitych ograniczeń prawnych. Natomiast jeden argument to wspominał pan panie komandorze o tym, że nie widać ciał na filmach, ale właśnie strona ukraińska, powołując się na jakieś źródła wywiadowcze, poinformowała, że do prosektorium w Biegorodzie przywieziono tylko pięć ciał z miejsca katastrofy, co by wskazywało, że zginęła tylko załoga. Tylko załoga. Tak więc, jeżeli ta, ta informacja zostanie zweryfikowana, to podważyłoby, jeżeli nie całkowicie wykluczyło wersję rosyjską o, o, o transporcie jeńców na pokładzie tej maszyny. Właśnie, ja się też dziwię, że strona rosyjska po prostu, no co tu dużo mówić, nie ułożyła tych ciał i nie pokazała, bo przecież to byłoby bardzo proste. Przynajmniej do tego momentu, kiedy nagrywamy ten odcinek, nic takiego nie nastąpiło. Ja mam teraz do pana pytanie o implikacje i konsekwencje tego, co się stało, bo sprawa jest bardzo poważna. Ławrow mówił o tym podczas posiedzenia ONZ, swoją specjalną konferencję prasową. I teraz obie strony oskarżają się de facto o terroryzm, bo Ławrow powiedział, że strona ukraińska zastosowała dziki terror i mówi no do tych Zachód, zobaczcie, komu wydajecie wasze pociski, co oni z tym robią. Natomiast strona ukraińska oskarża stronę rosyjską o tym, że używa ludzi jako żywych tarcz, w tym przypadku tych jeńców i sama prowokuje poprzez wyłączanie tych tych systemów, tego typu uderzenia, żeby, żeby namieszać i uniemożliwić jakieś porozumienie pokojowe, no bo i takie głosy się pojawiają. Jakie będą konsekwencje na arenie międzynarodowej tego, co się stało? Znaczy, znając dotychczasową praktykę wspólnoty międzynarodowej na potępienie strony ukraińskiej, nie ma co liczyć, przynajmniej do momentu, w którym. W sposób jednoznaczny nie potwierdzi się wersja strony rosyjskiej, a ta z każdą chwilą wydaje się coraz mniej e, prawdopodobna. Strona ukraińska m, z kolei oskarża m, e, Rosjan o, o, o stosowanie terroru poprzez ostrzeliwanie e, miast, w tym Harkowa, e, pociskami typu e, czy systemu e, S-300, e, które no. W tym trybie nazwijmy to Ziemia Ziemia, w tym trybie balistycznym do najbardziej precyzyjnych nie należą. I strona ukraińska ustami jednego z przedstawicieli głównego przepraszam, sztabu generalnego stwierdziła, że kontynuowane będą uderzenia mające na celu uniemożliwienie Rosjanom prowadzenie takich terrorystycznych ataków. Więc w pewnym sensie, przynajmniej pośrednio, można to potraktować czy poczytać jako, jako potwierdzenie, że to faktycznie strona ukraińska ten samolot zestrzeliła. Tylko, jak powiedziałem, ja, ja nie, nie wykluczałbym absolutnie wersję o, o bratobójczym ogniu e, e, rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Natomiast oświadczenie typu nie potwierdzamy, że to my, ale będziemy kontynuować tego typu uderzenia jest cokolwiek wewnętrznie sprzeczne. Więc. E, ja z pewną dozą ostrożności podchodzę do, do w cudzysłowie, rewelacji e, obu stron e, e, na ten temat, dotychczas e, bardzo często okazywało się, że, że niezależne źródła, e, czy chociażby e, no, ten zespół śledczy e, dziennikarski Belling Cat, był w stanie dość. Dość skutecznie wyjaśniać tego typu incydenty, oczywiście z pewną zwłoką, tym niemniej dokumentując swoje ustalenia dość, dość szczegółowo, więc nie zdziwiłbym się, gdyby za kilka tygodni lub miesięcy na przykład Beringket, Opublikował swój raport na ten temat. Więc, jeżeli już możemy się spodziewać reakcji wspólnoty międzynarodowej, to raczej krytykującej stronę rosyjską, zwłaszcza, że sama inicjatywa zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, skutecznie blokowana przez Wielką Brytanię, została. Skomentowana w niektórych zachodnich stolicach jako, jako oczywistą prowokację, jako, jako oczywistą dezinformację ze strony rosyjskiej. No bo pamiętajmy, i o tym nie wolno zapominać, że 24 lutego 2022 roku to strona rosyjska dopuściła się jawnej agresji. W postaci zbrojnego ataku na, na, na Ukrainę, w żaden sposób niesprowokowanej, więc stanowiącej oczywiste naruszenie norm prawa międzynarodowego. Więc tutaj ja bym się nie spodziewał zmiany narracji po stronie wspólnoty międzynarodowej, niejako na korzyść strony rosyjskiej. Tak jest. Obie strony są bardzo aktywne, muszę powiedzieć, w Mnożeniu kolejnych wersji tego, co się mogło wydarzyć, bo na przykład weźmy wczoraj. Wczoraj rano obowiązująca ukraińska wersja wydarzeń to były te pociski S-300, o których pan, panie komandorze, wspomniał. A już wieczorem pojawiła się nowa wersja. Uwaga, że samolotem tym mieli przemieszczać się czołowi, najważniejsi wojskowi, jacyś przywódcy wojskowi rosyjscy, nie wymienieni są ci generałowie z nazwiska, ale jak twierdzą te ukraińskie źródła wywiadowcze. W ostatniej chwili odradzono im tą podróż i zakazano wsiąść na pokład tego samolotu. Ja tak na początku mówię: O, to ciekawa wersja. Potem zdałem sobie sprawę, ale jak oni mieli z tymi pociskami jest 300 Mieli o krakiem na nich siedzieć w tym samolocie? No, wydaje mi się, że te dwie wersje na przykład są kompletnie sprzeczne wobec siebie: albo jest 300 albo kierownictwo Armii Federacji Rosyjskiej. Trudno wykluczyć również taką wersję, ponieważ U-76 to jest mimo wszystko maszyna transportu strategicznego o dużej przestrzeni ładunkowej i dość elastycznych możliwościach jej, jej aranżacji, więc wiele zależy od tego, i ile tych pocisków S300 miało znajdować się na pokładzie, i czy w związku z tym pozostawałaby tam wolna przestrzeń. Umożliwiająca transport e, osób również na, na pokładzie, bo takie, takie sytuacje się zdarzają, takie operacje lotnicze są prowadzone, gdzie, gdzie transportuje się jednocześnie ładunek i, i, i pasażerów, i nie byłoby to nic nadzwyczajnego. Nadzwyczajnym, nadzwyczajną sytuacją byłoby oczywiście, gdyby na pokładzie tego samolotu razem z dość niebezpiecznym ładunkiem, jakim są pociski systemu S300. Posadzono również w wierchuszkę Armii Federacji Rosyjskiej, bo to zakierowałoby, przepraszam za, za, za kolokwializm, na, swego, na swoisty tupolewizm czyli wręcz proszenie się o, o katastrofę i dekapitację kierownictwa Armii Federacji Rosyjskiej. Natomiast jeżeli faktycznie w ostatniej chwili odradzono tym, że generałom Wejście na pokład tej, tej maszyny, no to postawiłbym być może śmiałą tezę, że ukraińska operacja wywiadowcza, mająca na celu potwierdzenie, że ci generałowie będą transportowani na pokładzie tej maszyny, została w jakiś sposób zdekonspirowana i z tego powodu. Odradzono, odradzono tym generałom wejście na pokład, bo niekoniecznie podejrzewam stronę rosyjską o trzymanie się żelaznych zasad logiki. Nie zawsze im to przynajmniej wychodzi, więc być może jakiś przeciek informacji wywiadowczych skłonił stronę rosyjską do zmiany zamiarów w kontekście transportu tychże oficerów. Natomiast Tutaj należałoby też zadać sobie pytanie, po co oni mieliby lecieć do tego Biełgorodu, biorąc pod uwagę, że strona ukraińska dość aktywnie prowadzi tam działania o charakterze niekonwencjonalnym, ale również dość skutecznie, dość skutecznie atakuje przy pomocy różnego rodzaju bezpilotowców, więc Prowadzenie odprawy kierowniczej kadry Armii Federacji Rosyjskiej w strefie przyfrontowej uznałbym za no, karkołomny pomysł. Hmm. No tak, ale rozumiem, że, że, że to jest jeszcze kolejny, jak to mówił teraz młodzież, plot twist. To znaczy, być może celem mieli być ci generałowie, rosyjski kontrwywiad dowiedział się o operacji, w ostatniej chwili oni nie wsiedli, samolot poleciał bez nich, a Ukraińcy nie wiedzieli, że ich nie ma i zestrzeli. To byłoby. Naprawdę y, ciekawe, natomiast y, prawdy pewnie się albo nie dowiemy nigdy, albo, y, albo po latach. No, tak jest. W dalszym ciągu poruszamy się absolutnie w sferze domysłów, i ja chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Tak? Rozważamy różne hipotezy, y, z których żadnej na ten moment nie da się jednoznacznie wykluczyć. Natomiast jest bez wątpienia to, drodzy Państwo, kolejny pasjonujący i tragiczny, jak to na wojnie, epizod tego konfliktu zbrojnego, o którym na pewno będzie spory rozdział w przyszłych monografiach wojny ukraińsko-rosyjskiej. Jestem pewien co do tego. Panie komandorze, będziemy śledzić oczywiście w historii realnej to, co się będzie działo dalej z tajemniczą katastrofą. Iła 76. Natomiast jeszcze chciałbym, mam do Pana kilka pytań na koniec dotyczących e, innych aspektów e, konfliktu e, zbrojnego, który właśnie komentujemy. Widziałem w jednym z Pańskich wpisów, polecam Państwu bardzo e, profil Twitterowy naszego dzisiejszego gościa. E, odniósł się Pan do bitwy pod Awdijewką. Czy. Ta bitwa, w której widzimy oczywiście, że Rosjanie ponoszą kolosalne straty, próbując tam, szturmując pod Avdijewką, ale strona ukraińska również. Czy widzi Pan taką możliwość, że Ukraińcy za długo trzymają ten teren i powinni być może się taktycznie wycofać, bo inaczej zamieni się to w drugi bachmut, czyli rzeź. Więc <coughs> sytuacja na, na ten moment, przynajmniej wedle e, informacji e, które publikuje amerykański Instytut Badań nad Wojną, Institute for the Studies of War, który jak do tej pory dość skutecznie prognozował przebieg działań zbrojnych na, na Ukrainie, rozwija się raczej niekorzystnie dla strony ukraińskiej. Pomimo taktycznych sukcesów strony ukraińskiej w odbijaniu pewnych. Połaci terenu wokół Afdziewki, te kleszcze rosyjskie od północnego zachodu i od północnego wschodu zaczynają się zaciskać. A biorąc pod uwagę, że, że Rosjanie mają pod kontrolą ogniową. Właściwie jedyną drogę dojazdową do Adi która stanowi kluczową arterię, arterię zaopatrywania obrońców Afdijewki, no może skończyć się tym, że na odwrót w pewnym momencie będzie za późno. I podobnie jak w przypadku Bachmutu, ja zaczynam się zastanawiać, czy ta uporczywa obrona, już nawet nie miasta, tylko jego ruin, nie ma bardziej wymiaru, nazwijmy to politycznego czy wizerunkowego, aniżeli militarny. Ponieważ, o ile jeszcze na ten moment ten stosunek strat rosyjskich do ukraińskich wydaje się, powiedzmy, korzystny, jeżeli tak to możemy, tak to możemy ująć, to pamiętajmy również o tym, że generalnie operacje defensywne są łatwiejsze, jeżeli chodzi o ilość niezbędnych zasobów, niż operacje ofensywne. Więc większe straty po stronie atakujących nie powinny, nie powinny dziwić. I nawet w przypadku przepraszam, ukraińskich działań zaczepnych na, na Zaporożu, gdzie Ukraińcy dysponowali mimo wszystko przewagą technologiczną. I przewagą wyszkolenia i taktyki, e, o, o sprzęcie nie wspominając, nad stroną rosyjską, no to niestety ponosili straty co najmniej porównywalne z, z rosyjskimi. E, więc nie zawsze jest tak, e, że e, straty obrońców. E, Przekładają, czy mniejsze straty po stronie obrońców przekładają się na, na możliwość kontynuowania obrony. W pewnym momencie może dojść do sytuacji, w której albo ze względu na odcięcie dróg zaopatrzenia, albo ze względu na samo wyczerpanie walką obrońców, kapitulacja okaże się niezbędna, tak jak było to w przypadku Bakhmutu, z tym, że kapitulacja oznaczałaby dla strony ukraińskiej utratę kolejnych setek, jeżeli nie tysięcy, Chociaż tutaj bym był ostrożny z szacowaniem ilości obrońców AWDIWKI, żołnierzy, którzy ewentualnie znaleźliby się w rosyjskiej niewoli, a obawiam się, że, przepraszam za, za może brutalne określenie, zasoby ludzkie po stronie ukraińskiej zaczynają być problemem w znacznie większym stopniu dotkliwym niż po stronie rosyjskiej. No właśnie, no właśnie, to o tym też myślę właśnie, Panie Komandorze. Ja pamiętam, że kiedy wszyscy łapali się za głowę w trakcie bitwy o Bachmut i pytali, dlaczego Ukraińcy tak długo to trzymają. To pojawiła się taka popularna opinia w Polsce, że załóżny to już jako geniusz strategii ukraiński Napoleon na pewno by się dawno wycofał, tylko to z powodów politycznych właśnie Załoński mu każe tam trwać do ostatniego pocisku. Natomiast potem po kilku miesiącach załóżny udzielił wywiadu, w którym powiedział, że popełnił błąd, bo jemu się wydawało, że on wykrwawi armię rosyjską. Że jak będą takie właśnie uporczywe bitwy, to Rosjanie z tylu stracą żołnierzy. Że ta armia zostanie po prostu przetrącona jej kręgosłup i nie będzie w stanie walczyć. Tymczasem Rosjanie dostarczają kolejne tysiące i tysiące, tysiące zmobilizowanych, i ta taktyka po prostu nie działa. Może Ukraińcy, tutaj jest ich błąd podstawowy, że liczą na to, że wykrwawią Rosjan, ale Rosjanie mają po prostu większe zasoby demograficzne. I co z tego, że zginie, nie wiem, 10 tysięcy Rosjan w bitwie o Abdijewkę, jeżeli zginie przy tym 3-4 tysiące Ukraińców i to będzie dużo większa strata proporcjonalnie dla Ukrainy? Proporcjonalnie tak. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na pewne niuanse tych wypowiedzi pana generała Załużnego. Mianowicie, w pewnym momencie obrony Bachmutu pojawiło się oświadczenie prezydenta Załęckiego, że, że generałowie Syrski i Załużny poprosili go o zgodę na kontynuowanie tej, tej, tej obrony. No mnie to trochę zdziwiło, biorąc pod uwagę dotychczasowe, dotychczasowe działania pana generała Załużnego, ale. W tym momencie pan generał Załóżny niejako zniknął ze sfery publicznej na, na pewien czas. I tak naprawdę pojawił się z powrotem dopiero w momencie, kiedy te działania zaczepne na zaporożu zaczęły się sypać. Przepraszam za, za kolokwializm. Więc e, nie wykluczałbym też sytuacji, że to oświadczenie pana generała Załóżnego, iż popełnił błąd, to było po prostu to była po prostu demonstracja lojalności względem głównodowodzącego, jakim jest prezydent Zeleński i wzięcie na siebie odpowiedzialności, tak aby nie dawać paliwa do coraz gorętszych dyskusji na temat rzekomego rozdźwięku pomiędzy kierownictwem politycznym, a, a najwyższym kierownictwem wojskowym Sił Zbrojnych Ukrainy. Więc być może pan generał za, założny jako, jako lojalny Podwładny swojego prezydenta postanowił wziąć na siebie odpowiedzialność za, za porażkę pod Bachutem i takiej ewentualności absolutnie bym nie wykluczał. No tak, zobaczymy. Natomiast na pewno, gdyby doszło do wielkiego kolapsu, jak teraz się modnie mówi, ukraińskich obrońców pod WDF-ką, byłoby to potężny cios i w morale, i w całe siły zbrojne Ukrainy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast może z bardziej optymistycznych spraw, ja mam po drugiej stronie komputera oficera marynarki wojennej, to spytam pana oczywiście o Morze Czarne. Czy prawdziwą jest opinia, że Ukraińcy stosując asymetryczne, asymetryczne środki walki zdołali zapędzić w kozi ruch flotę czarnomorską i w sporej mierze zneutralizować siłę tej floty? Więc my lubimy, znaczy my, przepraszam. Osoby komentujące to z perspektywy, nazwijmy to... Amatora lubią patrzeć na pewne wydarzenia wyłącznie przez pryzmat taki, taki taktyczny. Tak? Pojedynczych sukcesów, których e, strona ukraińska kilka m, uzyskała przeciwko e, flocie czarnomorskiej. Tak? Bo zatopienie Moskwy e, czy, czy zatopienie holownika e, Wasili Biech, poza tym uszkodzenie kilku e, rosyjskich e, okrętów e, floty czarnomorskiej. Rokumenty tak tak między innymi ostatnio tak, rozwalili w e, doku. Tak. Natomiast mm, ja bym spojrzał na to e, z nieco szerszej perspektywy operacyjnej. Mianowicie, na ile skutecznie stronie ukraińskiej udało się dzięki tym e, działaniom odblokować transport morski do ukraińskich portów? I tu niestety odpowiedź na to pytanie jest niezbyt optymistyczna. A ponieważ wystarczy spojrzeć do otwartych źródeł, takich jak chociażby dostępne w internecie, zobrazowanie systemu AIS, śledzącego ruchy statków na, na, na akwenach morskich. I widać, że ten ruch do portów ukraińskich jest bardzo, ale to bardzo ograniczony. Bo strona rosyjska przez samą obecność floty czarnomorskiej, bo pamiętajmy o tym, że flota czarnomorska to nie tylko okręty to również lotnictwo to również jednostki lądowe to również systemy obrony przeciwlotniczej, itd. itd. Więc przez swoją obecność w basenie Morza Czarnego flota czarnomorska dość skutecznie prowadzi. Może nie blokadę morską w ścisłym tego słowa znaczeniu portów ukraińskich, ale działania blokadowe, które z różnych powodów, między innymi ekonomicznych, doprowadziły do znaczącego ograniczenia ruchu morskiego czy wymiany, morskiej wymiany handlowej Ukrainy. Te, te powody ekonomiczne to między innymi również rosnące koszty ubezpieczenia frachtu i samych statków. Natomiast jeżeli mielibyśmy się odnieść do tych taktycznych sukcesów ukraińskich przeciwko poszczególnym okrętom floty czarnomorskiej, to patrząc, zacznijmy od, od, od Moskwy, tak? od krążownika Moskwa. Wiele wskazuje na to, że utrata tego okrętu była w, w równej mierze wynikiem kardynalnych, żeby nie powiedzieć karygodnych zaniedbań i błędów w załogi tego okrętu, jak samego ataku, ponieważ okręt tej klasy, tej wielkości, po trafieniu dwoma raptem pociskami przeciwokrętowymi typu Neptun, nie zatonął od razu. Zatonął po kilkunastu godzinach, natomiast komentarze analityków wskazywały na trzy zasadnicze, ale katastrofalne w skutkach błędy załogi. Po pierwsze, Okręt nie szedł w reżimie bojowym. Czyli miał po pootwierane grodzie wodoszczelne, ekipy awaryjne nie były w pełnej gotowości, stanowiska bojowe nie były obsadzone w pełni. Drugi błąd. Systemy obrony przeciwlotniczej okrętu były nieaktywne w momencie ataku. Więc najprawdopodobniej załoga zbagatelizowała zagrożenie ze strony ukraińskich pocisków przeciwokrętowych. Więc gdy już ewentualnie doszło do wykrycia tych pocisków, było po prostu za późno na reakcję. A trzeci kardynalny błąd, jaki, jaki wskazują analitycy w przypadku zatopienia Moskwy, polega na tym, że w momencie trafienia tymi dwoma pociskami, Ekipy awaryjne, które normalnie powinny natychmiast przystąpić do, do, akcji, do akcji ratunkowej, po części próbowały się z tego okrętu ewakuować, co wskazywałoby na kompletne rozluźnienie dyscypliny na pokładzie, na pokładzie okrętu. Innymi słowy, po prostu nie było komu gasić pożarów. Czy ta, likwidować przecieków na pokładzie? Więc o ile był to spory sukces taktyczny i niewątpliwie ogromny sukces wizerunkowy, propagandowy strony, strony ukraińskiej, to pamiętajmy również o tym, że ten okręt był jednostką ponad 40-letnią i z wyjątkiem modernizacji układu napędowego, tak naprawdę reprezentował poziom, technologiczny lat 70. ubiegłego wieku, zwłaszcza jeżeli, chodzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego systemy obrony bezpośredniej. Wasilij Biech, czyli ten holownik, który poszedł na nowokolicach Wyspy Węży. To był holownik, jednostka pomocnicza, nieuzbrojona co do zasady, ale... W czasie, kiedy została zaatakowana najprawdopodobniej dwoma pociskami typu Harpun, pochodzącymi z darowizny od strony duńskiej, bo tylko duńska marynarka wojenna użytkowała te, te pociski w wersji lądowej, był uzbrojony, przynajmniej teoretycznie, w system Tor 2M, posadowiony na pokładzie lotniczym. Z tym, że ten system Tor 2M nie jest przeznaczony, przynajmniej w tej konfiguracji, do obrony przeciwlotniczej jakichkolwiek okrętów, więc prawdopodobnie również nie był w stanie skutecznie zwalczać nadlatujących pocisków przeciwokrętowych. A jeżeli przypomnimy sobie nagrania z tego ataku, to widzimy również, że niemalże bezpośrednio nad Wasilijem Biechem wisiał w cudzysłowie ukraiński bezpilotowiec obserwacyjny, który korygował uderzenie, więc Rosjanie popełnili po raz kolejny kardynalny błąd, doceniwszy determinacji ukraińskiej i niedoceniwszy również zagrożenia ze strony tego korygowanego przez bezpilotowce ognia. Pozostałe jednostki, jakie stronie ukraińskiej udało się bądź zniszczyć, bądź uszkodzić, tak naprawdę były celami stacjonarnymi. Bo jeżeli przypomnimy sobie jeden okręt desantowy typu Alligator, który zatonął w Bierdiańsku, to on zatonął nie wskutek bezpośredniego trafienia, tylko z powodu pożarów, jakie wybuchły po trafieniu ukraińskiego pocisku systemu Toczka z głowicą kasetową w zbiorniki, dość duże zbiorniki paliwa, znajdujące się na nabrzeżu naprzeciwko których zacumowano ten, ten okręt. Ogromny pożar paliwa w połączeniu z pożarem sprzętu wojskowego zgromadzonego na pokładzie tego okrętu w Berniańsku spowodował jego zatonięcie. Pozostałe okręty to były uderzenia najprawdopodobniej zmotyfikowanymi pociskami przeciwokrętowymi typu Neptun albo pociskami Storm Shadow. Przy czym e, ograniczenia tych pocisków powodują, że one są skuteczne wyłącznie do, przeciwko celom stacjonarnym, ponieważ integracja Storm Shadow z ukraińskimi bombowcami typu SU-24 nie jest pełna, czyli e, e, te pociski nie mogą być niejako kierowane z pokładu ich nosicieli, tylko dane współrzędne cel, celów są wgrywane do tych pocisków przed startem i one lecą na zadane współrzędne, więc nie mogą. W ostatniej chwili w reakcji na na przykład przemieszczanie się celu, zmienić punktu, punktu uderzenia. Podobnie z tymi zmodyfikowanymi ukraińskimi Neptunami, one również kierowane są głównie przy pomocy systemów nawigacji bezwładnościowej, wspomaganej GPS, plus tak zwanym terkomem, czyli pewnego rodzaju systemu odwzorowania, odwzorowania terenu. Ataki ukraińskimi bezzałogowcami nawodnymi, skuteczne do tej pory dwa, w obu przypadkach przeciwko jednostkom, które stały na kotwicy. Był to jeden okręt desantowy typu Ropucha, bodaj, o nazwie Olenogorski Gorniak, który stał na redzie portu w Noworysyjsku na kotwicy. I tutaj kolejny przykład, całkowitego lekceważenia kwestii bezpieczeństwa przez załogę okrętu, ponieważ stał on na tej kotwicy oświetlony jak choinka w Boże Narodzenie. Zero zaciemnienia, zero zaciemnienia, załoga na, najprawdopodobniej nawet nie przebywała na stanowiskach bojowych, ponieważ przez bulaje w burtach tego okrętu widać, widać było na nagraniach z tego, z tego ataku przemieszczające się sylwetki marynarzy. I dopiero po Trafieniu Olenegorskiego górnika w burtę, tak naprawdę rozpętało się piekło na redzie portu w, w Noworosyjsku, gdzie wedle strony rosyjskiej udaremniono jeszcze atak dwóch albo trzech kolejnych bezzałogowców. Drugim przykładem skutecznego uderzenia takiego bezzałogowca to był tankowiec z na, stojący na kotwicy w Cieśninie Kerczeńskiej, znowu cel stacjonarny, tym razem kompletnie bezbronny, bo, bo statek y, typowo cywilny, y, bez żadnych systemów u, uzbrojenia na pokładzie. Więc no, tak, z taktycznej perspektywy no, mamy kilka poważnych sukcesów. Tak? Zniszczono do tej pory sześć y, y, albo siedem okrętów y, floty czarnomorskiej, ale tak naprawdę, z perspektywy operacyjnej czy wręcz strategicznej, te sukcesy nie przekładają się na odblokowanie ukraińskich portów. Te sukcesy nie przekładają się na uniemożliwienie operacji blokadowych prowadzonych przez flotę czarnomorską. A przede wszystkim, i o tym też należy pamiętać, do tej pory, z wyjątkiem jednej korwety, która jeszcze nie została formalnie nawet wcielona do floty czarnomorskiej, ponieważ kończyła próby, Próby morskie, nie zniszczono żadnego okrętu będącego nośnikiem, czy no, przepraszam, nie nośnikiem, nosicielem pocisków manewrujących typu kalibr, a te stanowią z perspektywy ukraińskiej, moim zdaniem, najbardziej lukratywne cele i powinny być priorytetowe na liście celów do atakowania. A do tej pory, przynajmniej jeżeli chodzi o okręty. Zdolne do przenoszenia pocisków typu Kalibr, po pierwsze w czynnej służbie, a po drugie faktycznie e, znajdujące się w morzu i prowadzące patrole, nie udało się nawet uszkodzić o zatopieniu, nie wspominając żadnej z tych, żadnej z tych jednostek. I to nawet mimo informacji początkowych strony ukraińskiej, że jedna z korwet e, bodaj typu e, Gepard, Zdolnych do przenoszenia pocisków typu Kalibr miała zostać uszkodzona przez taki bezzałogowy pojazd nawodny. A nie zapominajmy również o tym, że, w skład, że na Morzu Czarnym, bo nie tylko ze składu floty czarnomorskiej, również ze składu floty bałtyckiej i floty północnej na Morzu Czarnym operują okręty, okręty podwodne typu, typu Kilo a właściwie typu Warszawianka, bo tak, tak określają je Rosjanie, zmodernizowane okręty podobne do naszego ORP orzeł, ale zmodernizowane właśnie również poprzez dostosowanie ich do przenoszenia i odpalania z podwody pocisków manewrujących typu typu kalibr. I te okręty podwodne, nawet jeżeli, Strona ukraińska wejdzie w posiadanie jakichkolwiek okrętów wojennych operujących na Morzu Czarnym, będą w dalszym ciągu stanowiły bardzo duże zagrożenie dla nie tylko żeglugi w basenie Morza Czarnego, ale również dla ewentualnych ukraińskich okrętów wojennych. A sam fakt, iż w basenie Morza Czarnego w dalszym ciągu przybywają okręty zdolne do. Odpalania pocisków typu, typu Kalibr powoduje, iż ukraińska obrona przeciwlotnicza musi być niemalże w ciągłej gotowości, bo pamiętajmy, że pociski te mają zasięg przekraczający 2000 km, więc absolutnie spoza zasięgu jakichkolwiek środków oddziaływania będących w posiadaniu um, Sił Zbrojnych Ukrainy, mogą one bezpiecznie te pociski manewrujące odpalać na cele położone nawet tak daleko jak jaworów. W pobliżu e, granicy e, polsko-ukraińskiej. Przy czym, optymalnie zakładając, e, ukraińskie pociski przeciwokrętowe typu Neptun mają zasięg do 300 km, czyli około, 200, e, e, około 180 mil morskich. E, przepraszam, przy czym to ewentualnie w tej wersji zmodernizowanej. Więc porównajmy sobie 300 km od ukraińskiego wybrzeża, i to jest zasięg maksymalny przy tak zwanym wysokim profilu lotu, z dwoma tysiącami kilometrów zasięgu pocisków typu kalibr. Więc flota czarnomorska z wybitymi kilkoma zębami, poobijana, posiniaczona, ale w dalszym ciągu groźna nie tylko dla żeglugi na Morzu Czarnym, ale również. Dla celów położonych w głębi terytorium Ukrainy. Panie komandorze, przyznam, że jestem pod wrażeniem. Wiedziałem. Tak, bardzo. Tu mnie tak... Wiedziałem, że jak para zapytał o marynarkę wojenną, to yy, usłyszymy bardzo, bardzo fachowo wykład, ale tego się nie spodziewałem i ja mam taką propozycję. Może za jakiś czas umówmy się po prostu na osobną rozmowę wojna na Morzu Czarnym, bo mam wrażenie, że. Tylko liznęliśmy temat. Co pan na to? Ja jestem jak najbardziej jestem jak najbardziej za z tym, że wtedy będę ciut lepiej przygotowany merytorycznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o nazwy, typy Jednostek, które zostały uszkodzone, czy, czy zatopione w skutek ukraińskich ataków, łącznie z datami, kiedy to się wydarzyło. Na razie wszystko, o czym opowiadałem, brałem po prostu z głowy, więc. No nieźle. Więc następnym razem, następnym razem będę lepiej przygotowany. Drodzy Państwo, czy się kolejny fajny odcinek historii realnej, bardzo ciekawy. Dobrze, to koniec już naszego, naszej rozmowy. Na koniec dwa krótkie pytania. Wiem, że trudno tak krótko odpowiedzieć na to, ale ja powiem tak. Ta wojna jest, przechodzi swoje fazy, zmieniają się nastroje, zmienia się sytuacja na froncie. Po pierwszych miesiącach sukcesów strony ukraińskiej, zwycięskiej bitwy o Kijów, kontrofensyw na północy i na południu, Harków, Hersoń, przyszedł ten moment kulminacyjnej wojny, jak to często bywa, czyli ofensywa letnia. W zeszłym roku strony ukraińskiej, ona się nie powiodła, i trochę jest takie wrażenie, że e, od tej pory inicjatywa jest raczej w, w rękach Rosjan. E, przewaga po stronie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i na koniec wielka strategia. Jak pan e, widzi e, nadchodzący 2024 rok? Czy Rosja wygra tę wojnę? Przechodząc do jakiejś wielkiej kontrofensywy, przepraszam, ofensywy. Czy możemy się spodziewać e, jakiejś niespodzianki ze strony ukraińskiej, czy też raczej, jak mówi wielu ekspertów, to już tak siądzie wszystko i, i będziemy mieli wojnę pozycyjną, która zacznie wygasać i zamieni się w rozmowy dyplomatyczne i jakiś e, rozej. Znaczy, na, na, na tę chwilę obawiam się, że żadna ze stron nie ma ani sił, ani środków do tego, żeby przeprowadzić jakąś e, operację ofensywną na, na większą skalę. Strona ukraińska, obawiam się, wyczerpała znacząco swój potencjał ofensywny, swój potencjał zaczepny podczas tej letniej ofensywy, i teraz przyszedł czas na, przepraszam za kolokwializm, lizanie ran, co widać chociażby po tym, jak strona ukraińska zaczęła fortyfikować swoje pozycje wzdłuż niemalże całej linii frontu. Fortyfikowanie oznacza przygotowanie do obrony, która jest mniej zasobożerna, że się tak wyrażę, niż operacje zaczepne. A z kolei Rosjanie, i tutaj niestety trzeba im oddać pewnego rodzaju mm, e, e, honor. W tym sensie, że udowodnili na Zaporożu, iż wcale nie są przywiązani do takiej sowieckiej w mentalności statycznej obrony. Dość skutecznie prowadzili obronę kombinowaną, wykorzystującą zarówno statyczne, czy stałe pozycje obronne fortyfikacji, jak i działania, działania manewrowe, dość skutecznie Uniemożliwiając stronie ukraińskiej rozwinięcie się do, do, do działań na większą skalę. Natomiast, o ile zasoby ludzkie po stronie rosyjskiej są znacznie większe niż po stronie ukraińskiej, to zasoby sprzętowe zostały dość mocno nadwątlone. I tutaj nie chodzi wyłącznie o technikę pancerną. Pamiętajmy również o stratach rosyjskiego lotnictwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o śmigłowce, pamiętajmy również o stratach w systemach walki radioelektronicznej, czy innej e, 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 czy technice radiolokacyjnej, gdzie, gdzie Ukraińcy dość, dość chętnie chwalili się na przykład niszczeniem rosyjskich systemów typu życiel, czy, czy nowoczesnych względnie radarów rozpoznania artyleryjskiego typu zoopark. Tak? Więc od Budowa tych zasobów, moim zdaniem, będzie musiała trochę potrwać. Strona rosyjska też, moim zdaniem, raczej szykuje się do tak zwanej wojny na wyczerpanie, mając świadomość tego, że jej potencjał i jeżeli chodzi o, o zasoby ludzkie, jeżeli chodzi o gospodarkę, jest no, sporo większy niż, niż ukraiński. I przynajmniej w krótkiej i średniej perspektywie, ta gospodarka przestawiona nieco w tryby machiny wojennej jest w stanie produkować uzbrojenie w ilości większej niż Rosjanie tracą aktualnie na froncie. Tym niemniej. Rozpoczęcie jakichś działań ofensywnych na dużą skalę będzie oznaczało dla strony rosyjskiej skokowy wzrost strat w sprzęcie i na tę chwilę sądzę, że, że Rosjanie nie mogą sobie na to pozwolić. Będą prowadzone operacje zaczepne na, na niewielką skalę, choćby pod Awdijiką, choćby na, na linii Kupiańsk-Sfatowe. Po to, żeby również jak to się mówi w wojskowym żargonie wyrównać linię frontu i tym samym ułatwić niejako e, utrzymywanie pozycji i zaopatrywanie wojsk e, e, własnych, ale myślę, że 2024 rok to będzie m, takie, przepraszam, za kolokwializm, wzajemne macanie się strony ukraińskiej i rosyjskiej, i strona ukraińska powinna najbliższych kilka kilkanaście miesięcy wykorzystać na odbudowę swojego potencjału, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o sprzęt pancerny i zmechanizowany, na wyszkolenie nowych rekrutów, na zrotowanie wyczerpanych walkami w niektórych najbardziej zapalnych punktach frontu sił. I ewentualne przygotowanie się na przyjęcie rosyjskiego uderzenia. Być może w podobnym stylu, jak zrobili to Rosjanie na Zaporożu, czyli kombinując obranę statyczną i manewrową, aby w ten sposób zadać Rosjanom jak największe straty i w ten sposób niejako wypracować sobie lepszą pozycję negocjacyjną do ewentualnych rozmów pokojowych. Więc niezbyt optymistycznie obawiam się, Ale natomiast tak jest. W końcu rozmawiamy na kanale Historia Realna. No właśnie, tak chciałem powiedzieć. No dobrze, drodzy państwo, panie komendorze, bardzo dziękuję i na sam koniec zostawiłem taką czystą ciekawostkę. Wczoraj dwa wyroki sądów rosyjskich. Pierwszy, pani Daria Triepowa została skazana na 27 lat więzienia za podrzucenie władenowi Tatarskiemu, temu słynnemu blogerowi, tej, co widzieliśmy zresztą na nagraniu statuetki, a w środku była bomba. A więc zamach ukraińskich służb w samym środku Imperium Rosyjskiego. Myślę, że tu nie ma co komentować, ale drugi wyrok jest no, nieco bardziej interesujący. Girkin, słynny Girkin, został skazany na 4 lata za. Jakieś podżeganie, jakiś ekstremizm. I widzieliśmy nagranie z sali sądowej siedzi facet za szybą i się śmieje. Kiedy odczytują mu ten wyrok. Bardzo krótko proszę o komentarz. Najbardziej ostry, zatwardziały racjonalista został skazany. Co się stało? No, de facto, zasianie defetyzmu, tak? Ponieważ, <laughs> ponieważ e, przedstawiane przez niego tezy kłóciły się z propagandą e, sukcesu e, oficjalnych e, rosyjskich czynników. No i e, zarówno ro, e, Federacja Rosyjska, jak i Ukraina wprowadziły dość ostre i, i surowe przepisy. E, m, do swoich kodeksów karnych, mające karać tego typu działalność, które, która rzekomo podważa podstawę funkcjonowania państwa, czy osłabia, um, osłabia morale um, opinii publicznej, a tym samym przyczynia się do rzekomego osłabiania potencjału wojskowego państwa. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że pan Igor Girkin padł ofiarą własnego sukcesu, własnej popularności. Ponieważ jego, jego tezy, będąc no, raczej mocno kontrastującymi z oficjalną narracją rosyjskiego Sztabu Generalnego czy, czy samego Kremla, były tym niemniej bardzo chętnie słuchane. Więc trzeba było krytyka uciszyć, a jak wiemy reżim Władimira Putina bardzo chętnie wszelkie przejawy krytyki ucisza. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był pan komandor Wiesław Goździewicz, były doradca NATO, prawnik. Bardzo, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Panie Redaktorze za zaproszenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego, jeszcze raz dziękuję. Wzajemnie dziękuję. Bardzo dziękuję widzom za obejrzenie tego odcinka. Jestem pod wielkim wrażeniem wiedzy i pasji również naszego dzisiejszego gościa. Na pewno z panem komandorem nie raz jeszcze się zobaczymy. Dziękuję Państwu, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. Bez was byśmy nie dali rady. I uwaga teraz! historiarealna.pl, to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki RED i Zbyt i książki, między innymi wojna Ukrainy", wojna o świat, nowa książka, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest Katerin dietetyczny Pomelo. Fantastyczna dieta pudełkowa, dzięki której, drodzy Państwo, będziecie mieli nie tylko zdrowe pyszne jedzenie ale zaoszczędzicie również czas, a czas, jak wiadomo, jest najcenniejszy. Wszystkie informacje o rabatach znajdziecie Państwo poniżej. Jest nowy rok, więc może warto zdecydować się na taką wielką zmianę w życiu. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. I 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety i last but not least Spitli, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.